Cześć, mam na imię Paulina i zapraszam na 50 przypadkowych faktów o mnie. Będą w nich również zawarte odpowiedzi na Wasze pytania z kilkudziesięciu filmików wcześniej, więc zapraszam do oglądania. Faktem numer jeden jest to, że bardzo często lubię szukać czterolistnych koniczynek. Jak idę nawet przez miasto i widzę gdzieś trawę, patrzę się, czy są koniczynki, a jak są, to spoglądam, czy przypadkiem nie ma gdzieś czterolistnej. Bardzo często znajduję 4, 5, 6, 7, 8 listne koniczynki. Chyba mam do tego szczęście i bardzo lubię to robić. Bardzo nie lubię, jak ktoś pisze pani albo imiona z małej litery. Według mnie to jest brak szacunku. Bardzo lubię chodzić po górach. Lubię gotować. Kiedyś miałam ogromne kompleksy z powodu moich włosów, a teraz uważam, że to jest ogromny atut. To jest moja ukochana lalka. Nazywa się Pincia i jest moją przyjaciółką, odkąd pamiętam. Potrafię kciukiem dotknąć swojej ręki. Językiem potrafię dotknąć nosa. Mam piegi. Na plecach też ich mam dość sporo. To jest telewizor, ale w moim domu go nie posiadam. Uwielbiam kwiaty. I wszystko, co się błyszczy. U mnie w pokoju zazwyczaj jest wielki bałagan. I to jest dziwne, bo zazwyczaj ja bardzo nie lubię i źle się czuję w takich miejscach. Sprzątam, ale za chwilę robi się to samo. Nie wiem, czym to jest spowodowane, po prostu chyba taką mam naturę i muszę z tym walczyć. Często pytacie się moje włosy i moje włosy są takie od urodzenia. Uwielbiam kawę latte, czarną, w każdej postaci. Czasami mam fazy, że tylko piję kawę czarną, czasami tylko z mlekiem. Ale uwielbiam zapach, smak kawy po prostu, to mnie zawsze napędza i to jest jedna z moich ulubionych części dnia, właśnie napić się kawy. Kiedyś kolekcjonowałam gazetę Glamour i mam ich bardzo dużo w swoim pokoju, tutaj w Polsce. Kiedyś nawet znalazłam się w środku gazety, miałam sesję tam zdjęciową, niestety pomylili moje nazwisko i tam można mnie było zobaczyć pod Pauliną Mazur, więc takie zdziwienie dla mojej rodziny, bo jak zobaczyli mnie w gazecie, myśleli, że wyszłam może za mąż, a im tego nie powiedziałam. Mam trzy siostry, ja jestem... byłam najmłodszą przez długi czas, ale urodziła się później jeszcze moja siostrzyczka Zuzia, więc jest między nami trochę różnicy, ale mam trzy siostry. Nie lubię rozmawiać przez telefon, prawie że z wszystkimi. Bardzo rzadko mam tak, że chce mi się z kimś rozmawiać przez telefon. Zazwyczaj to jest dla mnie obowiązek taki nieprzyjemny. Wolę SMS-ować, a nawet dla mnie mógłby telefon nie istnieć. Moim ulubionym kolorem jest czerwony. Schudłam ponad 30 kg, ale uważam, że to nie jest coś, czym powinnam się jakoś super chwalić z tego względu, że po ciąży wiadomo, że łatwiej jest schudnąć, wrócić do swojej wcześniejszej wagi. Teraz nie pracuję, zajmuję się moim dzieckiem, ale mam zamiar kiedyś wrócić do jakiejś pracy, na pewno. Ale chwilowo najważniejszą moją pracą jest wychowywanie dziecka. Trzy razy w życiu widziałam ekshibicjonistę, w tym razy dwa razy tego samego i za drugim razem już wiedziałam, czym się to może skończyć, więc powiedziałam mu, że nie ma się czym chwalić. Nosiłam aparat na zębach na studiach, na początku studiów. Ale niestety zaczęły mi rosnąć ustępki i mi się znowu skrys pogorszył. Nie jest zbyt piękny. Mój laptop już się sypie i mam do niego nawet już dodatkową klawiaturę. Marzę o Macu. Chciałabym mieć ten komputer. Uwielbiam takie prezenty. Ładne obrazy. A to obraz mojej siostry. Gdy spodoba mi się jakaś piosenka, potrafię naprawdę słuchać jej do znudzenia, aż wszystkim innym wokół się już naprawdę bardzo znudzi. Moim marzeniem jest, by za kilka lat powrócić do takiej Polski, gdzie żyłoby się dostatnio. Zresztą mam dość konserwatywne poglądy polityczne. Interesuję się polityką, ale generalnie polityką Polski. Zawsze chciałam być modelką, ale niestety zawsze byłam trochę za gruba i trochę za niska. W tym momencie mam 164 cm i ważę 52 kg. W krótkich spodenkach wyglądam tak. Uwielbiam śpiewać, niestety wstydzę się śpiewać tak zwane solówki. Bardzo lubię być chwalona, ale myślę, że większość z Was też tak lubi. Bardzo lubię zapach świeżo skoszonej trawy, uwielbiam kosić trawę i podoba mi się, gdy widzę od razu efekt mojej pracy.
Jak byłam młodsza, myślałam o tym, by zawodowo kosić trawę. Paliłam papierosy i to nie była krótka chwila i mam nadzieję, że do tego już nie wrócę. Bardzo chciałabym wybielić zęby, bo nie są zbyt białe. Mieszkam w Wellingborough w Anglii. Znam język angielski, ale nie jest to jakoś super ekstra perfekt. Chodziłam na studiach na najwyższy poziom języka angielskiego, ale nie czułam się nigdy jakoś bardzo dobrze w tej kwestii, jak często wstydzę się mówić po angielsku, ale jeżeli mam coś do załatwienia, jak iść z dzieckiem do lekarza, na szczepionkę, zarejestrować się gdziekolwiek, to nie mam z tym większych problemów. Chodziłam do szkoły muzycznej, grałam na pianinie i na wiolonczeli. Pianino było moim dodatkowym instrumentem, gdyż wiolonczele była tym przewodnim. Uwielbiam owoce morza. Uwielbiam. Mam kolczyk w pępku i wstyd się przyznać, ale zrobiłam go sobie sama, jakieś 10 lat temu. Gdy byłam w ciąży, przeczytałam taką grubą książkę na temat ciąży i porodu. Ominęłam tylko jeden rozdział na temat cesarskiego cięcia. Powiedziałam, że na pewno mi się to nie sprzedaży. I co? Czytajcie wszystko. Boję się dużych zwierząt, krów, byków. Jakoś mi się wydaje, że mnie staranują zawsze. 25 lat skończę 31 sierpnia. Zapraszam do zabawy Pauliny Show, Kari, Jeden truskawkową, Martynkę UK i nagrywaj, bo coś przestałaś nagrywać, Stylowe TV oraz Boogie Silver. I te wszystkie dziewczyny Wam serdecznie polecam, żeby zobaczyć ich kanały, więc do zobaczenia. Napiszcie mi jakieś ciekawe fakty o Was. Z chęcią dowiem się czegoś o moich widzach. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Lubię zapach świeżo skoszonej trawy, zresztą uwielbiam kosić i lubię widzieć, gdy efekty mojej pracy są właśnie widoczne. Czyli koszenie trawy naprawdę kiedyś myślałam, żeby zostać kosiarką.